Rzecz dzieje się na przejściu granicznym Medyka, Szeginie, co można rozpoznać po charakterystycznym dachu. Chyba po stronie ukraińskiej, bo widzimy flagę ukraińską, aczkolwiek teraz no to trudno określić, bo możliwe, że po polskiej stronie w geście solidarności jest więcej flag ukraińskich niż polskich. No i taka zwykła rozmowa o życiu, o problemach, trochę narzekania w tym wypadku na polskich celników. I jeden z rozmówców podsumował całą sytuację w ten sposób, że zasugerował, że może to już czas, żeby otworzyć drugi front i co niektórym dać małą lekcję. Mnie jeden taki przyjaciel хороший jest, u którego maszyna już stoi miesiąc. On mówi, może drugi front odkryć? Jak raz. Może być ludzi tych надо немножко поучить. Pamiętajcie, że to tylko głos pojedynczego frustrata, a tak poza tym to Ukraińcy nas kochają. Kochana Polsko. Witam Was. Wideo trwa niecałe 2 minuty, jednak proponuję przesłuchać jego większą część, żeby zrozumieć kontekst, gdzie mogą pojawiać się napięcia społeczne. Tym razem poszło lampeczki do samochodu. Rozmowa w formie vlogaska, najprawdopodobniej odbyta po to, żeby puścić w ukraińskojęzyczny internet. Kierowca tira, żona, a chłop, który jest w tle, najprawdopodobniej jest serwisantem, który wymienia lampeczkę i który przyjechał samochodem ze specjalistyczną przyczepą. Oblicze nie zniemać, tylko tak. A co robić na taможні водій український? Блять, міняй лампочки, тому що поляки вирішили, що лампочки не такі. Тут же стоять українські лампочки, а треба польські. А ну, швидко міняй. Małżeństwo jest poddenerwowane, ponieważ stoją od godziny 7 rano. Kobieta traci nadzieję, że będzie jej się dobrze mieszkało w Polsce, a już kupili domek, ewentualnie mają jakiś ładny domek. Na oku tutaj mam wrażenie, że translator coś przekłamał, więc chyba będą dwie wersje, ewentualnie uda mi się to w jakiś inny sposób ustalić. A domek to jest fajna rzecz. My już skiki Natalii tutaj. A może tu... Думаю, що ми тут будемо вже жити. У нас є домик, добре, що у нас свій пересувний. Добре, що домик. Так. No bo to, co wyprawiają polscy celnicy, to jest straszne. I chłop dobrze kombinuje, bo się zastanawia, czy w ten sposób w Polsce można traktować cudzoziemca, bo on się czuje lekceważony. Jak to jest, że trzeba wymieniać reflektory na zgodne z tymi ze standardem unijnym, że trzeba pokazać, co się przewozi, tutaj jakieś rentgeny ściągać, zakładać, plandekę w kolejce czekać. No kto to słyszał? No to, co творzą Polacy, конечно, to просто ужас. To просто то, что, ну, могу сказать так, что такого издевательства, такого просто-напросто, ну, неуважения к людям, ну, давно просто никто не видел. И все говорят. Мы уже тут с 7 часов утра просто стоим и tam wszystkim. Wszystkie samochody stoją w kolejce i polscy celnicy robią to celowo. W domyśle ukraiński transport powinien być zwolniony z kontroli, ewentualnie ukraińskie tiry powinny być na pozycji uprzywilejowane i wjeżdżać na stanowiska kontroli bez kolejki. Maszyny oczerić, a prosto do любой мелочи придираются, делают все специально, просто издеваются. Знаешь? No i teraz wisienka na torcie. Otóż chłop zna miłego faceta. To jest bardzo ważne. To jest miły facet, który albo czekał miesiąc w kolejce na przejściu granicznym, ewentualnie celnicy mu po prostu zajęli samochód do wyjaśnienia. No i on mówi, no może trzeba będzie otworzyć nowy front, tak po prostu, żeby dać niektórym małą lekcję. Mnie jeden taki przyjaciel хороший jest, u którego maszyna już stoi miesiąc. On mówi, może drugi front odkryć? Jak raz. Może być ludzi tych надо немножко поучить. No może i ten miły facet chciałby najechać Polską z byle powodu, no ale tak na co dzień. Tak, spokojnie, taki zacznę. Dzień dobry, dzień dobry. Może i Polacy mówią, że wspierają Ukrainę, ale to co się dzieje to jest horror. 7,5 godziny czekania i oni jeszcze nie są w pełni skontrolowani. I kiedy Polacy mówią, że my tam za Ukrainę, no na samym деле, to prosto wranio. No i niektórzy je tłumaczą, że na granicy może stać nawet i 3 dni, co jest bzdurą, bo sprawdzałem w ostatnich 2 tygodniach,
ile się średnio czeka na granicę. No i rzeczywiście no, był moment, kiedy czekano aż 30 godzin, ale nie znalazłem żadnej informacji, żeby no, czekano aż 72 godziny na odprawę. To jest najprawdopodobniej świeżutki film. To pokazuje prosto na prosto tę sytuację. Nie bardzo хороша. 7,5 часов стоим. Еще неизвестно. Уже прошли рентген, все процедуры. Два раза нас уже 8 раз открывали. Я вам все ногти поломала, двери открывала 5 раз. Все посмотрели, наши вагончики, наши багажники. Ну, просто мерзота. Просто мерзота. И все жалуются. Говорят, что да, выглядит еще нормально, можно тут трое суток стоять. То есть, говорят, это еще ничего. Вот такая Poland. Welcome. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy i po prawie półtorarocznym ulgowym traktowaniu kierowców z Ukrainy wracają kontrole i może się zdarzyć, że jest odbicie w drugą stronę, ponieważ no, odradza się przestępczość zorganizowana, odradza się przemyt. W styczniu mogliśmy przeczytać, że króluje przemyt papierosów, potem się okazało, że jednak nie, że samochody są na potęgę przemycane, a teraz czytamy, że przemycana jest broń, amunicja, substancje nielegalne i nielegalne i podrabiane dokumenty. No więc nic dziwnego, że wróciły kontrole, że tworzą się kolejki, bo infrastruktury brak i to warto sobie zapamiętać, kiedy będziecie słyszeli, jak jakiś aparatczyk pisowski będzie wam nawijał makaron na uszy, że my tutaj w Polsce mamy być hubem dla Ukrainy. Z czym do ludzi, jak już teraz się granice zatykają. Bardzo prawdopodobne, że takie szczegółowe kontrole są formą nacisku na administrację Wołodymyra Zełenskiego, ponieważ no, jest pomysł, by renegocjować, w każdym razie nie, uaktualnić wspólną umowę o przestępczości zorganizowanej, umowę z 1999 roku, ponieważ ta nie przystaje do aktualnych realiów. Poland, welcome. No i to tyle ode mnie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv od sypywania. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.